Witam Państwa, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 9 dzień września, godzina 11:43. Na początek zobaczmy euro-dolara, ponieważ tutaj wypełniła się wczorajsza analiza, również podczas relacji live. Tutaj ona była przypominana, mianowicie mieliśmy wczoraj do czynienia z układem harmonicznym wewnętrznym. Pierwsza reakcja ceny na mierzenie 50%, dynamiczna korekta i później wzrosty do mierzenia 78%. I 6. Tutaj oprócz tego współczynnika wyznaczone było mierzenie zewnętrzne 161,8%, czyli mieliśmy do czynienia z klaster na około 8 pipsów i ta strefa dalej pozostaje oporem, czyli to będą tutaj okolice 1,1320, 1,1315. Tutaj cały czas mamy opór. I rynek po tej reakcji na punkt D układu harmonicznego dotarł do pierwszego wsparcia. Pierwsze wsparcie mamy tutaj, ono wynika z ZZB oraz punktu C tego układu, a punkt C mieliśmy tutaj, tak? Czyli X u góry, a na dole tutaj punkt B, przepraszam, B, czyli tutaj punkt C i punkt D, czyli punkt B tego układu harmonicznego zawsze stanowi takie pierwsze wsparcie i tutaj po tej wyraźnej reakcji ceny mamy odbicie w tej chwili na około 40 pipsów i jeżeli te wzrosty byłyby większe, opór cały czas, tutaj ta różowa strefa, natomiast w przypadku spadków tutaj okolice 1,1240 cały czas mamy wsparcie. Schodząc na niższy interwał, gdyby to wsparcie zostało wybite, będzie można wyznaczyć wtedy układ korekty prostej i tutaj będzie to wyglądało w następujący sposób, czyli mamy pierwszą falę spadkową jako tutaj odcinek AB, następnie do góry BC i w przypadku, jeżeli ten poziom, tutaj ostatnie dołki zostaną wybite, potencjalna fala CD. I zobaczmy, że ta fala, koniec geometrii, pokrywa się z mierzeniem 61,8 i dodatkowo z okrągłym poziomem 1,12, czyli tutaj te 60-70 pipsów niżej mamy naprawdę silne wsparcie. Także pierwsze tutaj w rejonach ostatnich dołków 1,1240, później 40 pipsów niżej 1,1200. Zobaczmy kolejny wykres AUD/USD. Tutaj może na początek interwał D1, ponieważ w dniu wczorajszym wyrysowała się dość spora formacja pinbara z długim górnym cieniem i z czarnym korpusem, tym samym wybronione zostały ostatnie szczyty i na niższym interwale czasowym, na interwale H4, czy też lepiej to będzie widoczne na H1, został już wybity układ overbalance, który wygląda w ten sposób, czyli na tej fali wzrostowej tutaj na 240 pipsów wyznaczyłem ten układ, on miał około 70-80 pipsów, on został już wybity i zobaczmy, że rynek testował go dzisiaj w nocy i dzisiaj rano od drugiej strony i mamy kontynuację spadków, czyli na chwilę obecną, dopóki ten poziom tutaj nie zostanie wybity górą, obowiązuje tendencja spadkowa. Aktualnie jesteśmy na wsparciu 50%, połowa ostatniej fali wzrostowej, wzmocniona wcześniejszą reakcją ceny, czyli lokalne ZZB. Zobaczmy, że z dwóch stron tutaj rynek to miejsce już testował, od jednej, od drugiej, teraz kolejne testy są tego miejsca. Także jesteśmy w istotnym miejscu. Pierwszy scenariusz zakłada odbicie i przetestowanie jeszcze raz biegunowości układu overbalance. Drugi scenariusz wybicie i kontynuację spadków. Jeżeli tutaj jakaś większa reakcja ceny się pojawi, większa niż tutaj, czy większa niż 20 pipsów, wtedy będziemy mogli tutaj myśleć o jakimś układzie harmonicznym wewnętrznym, który wyglądałby w ten sposób, natomiast jak na razie jest za wcześnie. Tutaj no wtedy punktem D byłyby okolice 0,7540, natomiast na razie trzeba poczekać na reakcję na 50 bądź na 61,8, także na Australijczyku jak na razie tak to wygląda. Zobaczmy na koniec jeszcze DAX-a, ponieważ on również bardzo ładnie się wczoraj zachował. To jest analiza z relacji live wczorajszej. Tutaj wyznaczaliśmy wsparcie na poziomie 10570 i reakcja, jaka się pojawiła, ponad 120 punktów, także spory ruch ceny i to wsparcie dalej pozostaje aktualne. Tutaj mieliśmy klaster, zewnętrzne mierzenie z ostatniej fali wzrostowej oraz mierzenie tutaj 50% i to mierzenie 50% to było z ostatniej fali wzrostowej na 390
punktów, czyli dalej okolice 10580, 570 mamy wsparcie. Jeżeli zostanie wybite, wtedy można myśleć tutaj o dalszych spadkach. Jeżeli chodzi natomiast o wyższy interwał H4, zostały wybrane ostatnie szczyty, także tutaj cały czas mamy opór, dopiero po wybiciu tego miejsca można myśleć o dalszych wzrostach, czyli poziom 10760. W najnowszym wydaniu FX Mag 21 ekspertów i 106 stron praktycznej wiedzy o rynku walutowym Forex. Dowiesz się m.in. ile powinna wynosić optymalna wielkość rachunku na start, jak zarządzać kapitałem, żeby nie spalić konta, co oznacza wprowadzenie regulacji MiFID II, jak wykorzystać strategię FTS na złotym rynku, jakie grzechy popełniają brokerzy. FX Mag. Praktyczna wiedza o rynku Forex. Magazyn dostępny w salonach Empik, sieci InMedio oraz na portalu fxmag.pl.